Zjebałem. Was poczuło się zawiedzionych, skonsternowanych, zdziwionych premierą sklepu Naeba, którą przygotowałem kilka dni temu. No i ta premiera odbyła się z bardzo dużą falą krytyki, do której muszę się ustosunkować. I od razu mówię przepraszam. Przepraszam w szczególności za to, że komunikacja tej premiery nie odbyła się poprawnie. Zjebaliśmy marketing. To moja odpowiedzialność, ja to zrobiłem źle. Ten film promocyjny, który opublikowaliśmy w piątek, był po prostu zły. Jak chcecie, żebym powiedział to wprost, to powiem to wprost. Ten film był pusty i głupi. Miał puste frazesy w sobie. Nie użyłem tych argumentów, których powinienem był użyć. No i tyle no, doigrałem się. Pod tym względem jak najbardziej czuję, że was zawiodłem, bo macie prawo wymagać ode mnie wyższego standardu, jeśli chodzi o przekaz. Nie mam usprawiedliwienia, dlaczego ten film był zły. Jedyne, co mogę powiedzieć jako okoliczność tego, to że faktycznie ta premiera była robiona, była opóźniona przede wszystkim przez przedłużenie się mojego pobytu w Polsce. No i teraz tak jakoś to złożyliśmy, w złym momencie to w ogóle wyszło, nie? W złym momencie to trafiło na przerwę we vlogu, trafiło na taki w ogóle moment przestoju w mojej działalności, więc domyślam się, wielu z was sobie tak popatrzyła na to i pomyślało sobie, o, to teraz on już ma w dupie robienie filmów, teraz będzie sobie sprzedawać koszulki, nie? Tymczasem prawda jest troszkę inna i chcę teraz troszkę się wytłumaczyć z tego wszystkiego. Najważniejszy element krytyki, który widziałem w komentarzach i z którym jak najbardziej się zgadzam, to jest, że w naszym filmie, czy też początkowo na stronie, bo to potem edytowaliśmy, w ogóle nie padły argumenty, dlaczego te koszulki kosztują tyle, ile kosztują. Bo są drogie, znaczy drogie, no są z wyższej półki cenowej, nie są to jedyne koszulki w Polsce w tej cenie, broń Boże, jest dużo firm sprzedających podobnie, no ale rozumiem, że nie wyargumentowałem w ogóle, dlaczego one kosztują tyle, ile kosztują i dla części z was mogło się to wydawać podejrzane, na zasadzie wzięliśmy gotowe koszulki, jakieś tam, prawda, Fruit of the Loom, tak jak wszyscy robią. Pierdolnęliśmy na to nadruk i tak się nazywa teraz ekskluzywny produkt, tak? Otóż nie. Najważniejsza rzecz to, że te koszulki powstały od początku do końca w Polsce. To znaczy, materiał, z których on jest uszyty, został stworzony w Polsce, w Łodzi bodajże. Nici, które były użyte przy szyciu, są to nici polskie. Koszulki były szyte w polskiej szwalni. A ich kroje, czy jak to się nazywa, designy, zostały zaprojektowane przez Patryka Wojciechowskiego. Czyli stworzyliśmy produkt kompletnie od zera. To nie jest tak, jak kupujesz sobie, są to takie różne agregatory koszulkowe, nie? Tam mają pewnie jakiś wybór, czy kupujesz taką koszulkę, czy inną, ale generalnie, czy na przykład kupujesz sobie koszulkę od youtubera X i Y, to jest w większości przypadków albo dokładnie to samo, albo troszkę, znaczy różnica to oczywiście nadruk, ale mówię jakby o samej koszulce, bo jakby nie myśli się o tym, że koszulka jako część ubioru też wymaga zaprojektowania, a my dogadaliśmy się z Patrykiem na stworzenie czegoś unikalnego, czegoś kompletnie od zera. I to jest oczywiście mój błąd, że tego nie wytłumaczyliśmy na samym początku, bo to jest, myślę, kluczowa sprawa. Koszulka, która od zera w 100% powstała w Polsce. Ci z was, którzy jakoś mogą kojarzyć realia produkowania czegokolwiek, wiedzą, że przy takim podejściu nie da się konkurować cenowo z sieciówkami, nie da się konkurować cenowo z t-shirtami szytymi w Bangladeszu. No bo się nie da po prostu, to jest niemożliwe. Nie da się zrobić t-shirta taniej, uszyć w Polsce z polskich materiałów, niż szyte są w Bangladeszu przez firmę taką i siaką i owaką. Samo projektowanie tych koszulek odbyło się na przedziale czasowym 2 miesięcy. To jest ten etap produkcji, który kupując gotowe koszulki Fruit of the Loom, czy jakakolwiek inna, nie podaję tego przykładu ze złośliwości, tylko to jest po prostu bardzo typowa marka, w ogóle nie masz tego elementu procesu. W ogóle nie ma czegoś takiego, że tworzysz koszulkę. Tworzysz nadruk, kupujesz sobie gotową koszulkę, dajesz na nią nadruk. Nie tworzysz koszulki. W naszym przypadku jakby ten proces był dużo dłuższy i dużo bardziej skomplikowany.
Chcieliśmy stworzyć coś z tożsamością, tak jak mówiłem wcześniej. Widziałem też w komentarzach opinię, że jak możemy nazywać ekskluzywnym coś, co tworzymy w tysiącach egzemplarzy. Generalnie nakład tych koszulek to jest po kilkadziesiąt sztuk na każdy model. Przecież przez model rozumiem rozmiar bądź wariant damski, męski. Ich w każdym wariancie jest 50, 60 chyba. Łącznie stworzyliśmy 600 sztuk. Czyli to są trzy koszulki, czyli to są trzy wzory koszulek, czyli już wiecie, że są po 200, potem dzieląc na męskie i damskie i potem jeszcze dzieląc na rozmiary, to okazuje się, że na przykład emek czarnych mamy 50, czy coś takiego. Więc no to nie jest produkcja wielkonakładowa i to też nie jest produkcja, żeby przy takim wolumenie sprzedaży dało się porównywać te ceny do ceny no, gotowego t-shirta u agregatora sprzedającego koszulki albo cenę w tam H&M-ie. Takie przyjęliśmy założenia. Czy słuszne, czy błędne, nie wiem, natomiast wydaje mi się, że przez to, że nie powiedzieliśmy tego wprost i to nie było jasne od samego początku, to wielu z was założyło negatywny scenariusz tego, co zrobiliśmy. Może poniekąd trochę niesłusznie, bo nie wydaje mi się, żeby to, co zrobiłem i żeby produkcja tych koszulek i cena tych koszulek, nie wydaje mi się, żeby była aż taką zbrodnią, jak części z was się wydawało. Zresztą, 99 zł koszulka. Koszt produkcji? 54 zł. Dodatkowe koszty na sztukę. Sesja zdjęciowa, materiały promocyjne. 3 zł 30 groszy. Mniej więcej. Zaokrąglam, bo to już... Koszty obsługi sklepu, czyli wysyłka, opakowania, cała organizacja stojąca za sklepem, 9,90 za egzemplarz. Wszystko z uwagi, że robimy to w niskim nakładzie i robimy to... No, nie stoi za tym żadna maszyna, tak? Z tego wszystkiego nam, z tej ceny, zostaje brutto 31 tam pi razy oko. Więc jak od tego sobie odliczymy teraz VAT, jak jeszcze odliczymy od tego podatek dochodowy, zostaje około 20 zł na koszulkę. Około. 20% to jest, myślę, że dość słaba marża, jeśli mówimy o sprzedaży tego typu produktów. Ja czytałem w internecie opinię, że to, co zrobiliśmy, to jest zwykły sitodruk z marżą 300%. Każdy jest, prawda, ekspertem w momencie, jak się wkręca śruba, że w internecie, że jedziemy po kimś, nie? No, także, no ja wiem, sam sobie na to zasłużyłem, natomiast ja pierdolę. Szczerze, myślę, że to nie jest żadna zbrodnia. Moja firma w całości, na całym nakładzie tych koszulek zarobi kilkanaście tysięcy złotych. I przy założeniu, że one się sprzedadzą, a bądźmy szczerzy, więc to jest mniej niż zarobi, mniej niż budżet miesięczny z Patronite'a, który przeznaczamy na filmy, mniej niż film sponsorowany na moim kanale YouTube'owym. Słuchajcie, nie uważajcie mnie za debila, ja bym się w coś takiego nie pakował, gdybym po prostu nie miał na to zajawki. To nie jest żyła złota. To tutaj, bo ten hajs na koniec, który nawet gdzieś tam by wyskoczył, to nie jest hajs, że tutaj Krzysztof Gonciarz sobie wypłaca i idzie sobie do, nie wiem, na wakacje na Bahamy. To jest hajs, który potem się reinwestuje w inne produkty i tak się zarządza firmą, tak się tworzy firmę. I też jeśli to wszystko odbywa się w obrębie jednego kraju i wszystko jest w kraju stworzone, to tak się gospodarkę rozwija. Nie ma na końcu łańcucha pokarmowego firmy już w tym nieszczęsnym Bangladeszu, która płaci jakimś tam dzieciom w ogóle, nie? Nieprzypadkowo mówię o Bangladeszu, bo moja przyjaciółka Sabrina, którą znacie z vlogów, ona akurat jest technikiem produkcji i pracowała w Australii jako menedżer produkcji i mówiła mi, że Bangladesz to jest właśnie najgorszy kraj. Znaczy obecnie ma najgorsze standardy pracy w fabrykach, więc to podaję to jako taki świadomy przykład, bo na przykład w Chinach jest teraz podobno lepiej, ale to jest wszystko off-top. Wejdźcie sobie czasem na sklepy różnych marek, na przykład z odzieżą patriotyczną, które też tanie nie są bardzo często i zobaczcie, gdzie są robione i jak produkowane poszczególne produkty. Nie mówię, że wszystkie są ściemnione i wszystkie są złe, ale na to warto zwracać uwagę. W pewnym momencie może warto odpowiedzieć na pytanie, jaki t-shirt jest bardziej polski, czy drukowany w Chinach
t-shirt z orłem białym, czy coś zrobionego w Polsce od początku do końca, tylko że z okularami nadrukowanymi. Także no, myślę, że jeśli cokolwiek, to możecie mnie nazwać frajerem, bardziej niż jakiegoś rodzaju oszustem, ponieważ to jakby można było zrobić te koszulki tak, jak wszyscy je robią, zrobić wielki nakład, sprzedać dużo, zarobić więcej i byłby spokój, nie? No bez sensu to wyszło, bo to czuję, że to jest moja wina, że to źle po prostu było przedstawione, w złym momencie przedstawione i ten... No i szkoda, bo ja głęboko wierzę, że produkt, który zrobiliśmy, jest fajny i ten produkt jest warty tej ceny, tak jak ona została wyceniona. Ludzie, ci tacy od strony mody, tam Patryk, jego menedżer, oni myśleli, że my je drożej będziemy sprzedawać. Dlatego te koszty są takie relatywnie wysokie, bo tutaj jakby my nie zabezpieczyliśmy się na... Znaczy, to nie jest jakiś biznes budowany na wielką marżę, wielkie zarobki. Część z was może oczywiście kwestionować, że bez sensu jest płacić 99 zł za koszulkę. Ale nie musicie jej kupować też, nie? Znaczy, nie chcę być złośliwy w żaden sposób, bo rozumiem wasze rozeźlenie tą sytuacją. Natomiast nie czuję absolutnie, żebyśmy jakiekolwiek zdzierstwo tutaj robili. I mam nadzieję, że te dane wam pokazują, że raczej żadne przestępstwo się tu nie wydarzyło. Jeszcze się chciałem odnieść do paru innych kwestii, które się w komentarzach pojawiają. Wielu z was pisało, że czujecie się zawiedzeni tym, że sprzedaję koszulki. Że w ogóle, że ja zawsze wyśmiewałem sprzedawanie koszulek i że to jest jakieś sprzeczne z jakąś tam moją misją na YouTubie. Tymczasem ja mam... Znaczy, mój sklep z koszulkami został otworzony 2 lata temu. To, co teraz się wydarzyło w piątek, to był taki rebranding. Po prostu wzięliśmy ten sklep, który zawsze był pod adresem gonciarzszoplo.com i zresztą dalej działa też również pod tym adresem. Nadaliśmy mu nową nazwę, dałem tam nowe produkty, które chcieliśmy sobie sprzedawać, no i jedziemy dalej, nie? To jest kontynuacja czegoś, co już istniało wcześniej. Oczywiście, jeśli nie zgadzacie się na to, żeby YouTuber sprzedawał koszulki, czy wydaje wam się to słabe i tak dalej, no to jest wasze zdanie. Ja się z tym mogę też nie zgadzać. Natomiast to nie jest tak, że nagle zdradziliśmy jakieś ideały i nagle ja sprzedaję swoje koszulki. Sprzedawaliśmy podczas całej trasy w Polsce, sprzedawaliśmy koszulki na eventach w Polsce. Koszulki z pierożkiem, które bardzo dobrze się sprzedawały. Kosztowały po 60 zł bodajże. No i co? I była jakaś drama o to? Druga sprawa taka peryferyjna, do której chciałem się odnieść, to usuwanie komentarzy, bo widziałem, że jakieś tam teorie spiskowe, że usuwamy komentarze. Usunęliśmy parę komentarzy jakichś tam rasistowskich, usunęliśmy komentarze stalkerskie, rzeczy przekraczające pewną granicę przyzwoitości, natomiast nie wiem, no to jest coś, czego jakby nigdy nie udowodnisz, bo jak można łatwo strollować kogoś, wejdźcie mu na fanpage, napiszcie mu komentarz, usuńcie ten komentarz i zróbcie screen przed i po i powiedzcie, że to on usunął. Jakby w tej sytuacji nie da się nic absolutnie zrobić. Nie da się udowodnić, że nie usuwałeś komentarzy. To jest po prostu niemożliwe. Zresztą ja nie wiem, no nawet po co jakby miałbym to robić. Tam są setki tych komentarzy. Jest bardzo dużo negatywnych i co? I no przecież nie usunę wszystkich, bo dobrze sobie zdajecie sprawę z tej sytuacji, ja też sobie zdaję z tej sprawy. To nie jest coś, co jestem w stanie wmieść pod dywan, tak? I to też nie będzie tak, że ja teraz sobie myślę, o jest 600 negatywnych komentarzy, wybierzmy 10 szczęśliwców, których wypierdolimy komentarz w kosmos. Jedna ważna rzecz w tej sytuacji jeszcze. Nie powiedziałbym, że to, co się wydarzyło, no nie podpinałbym w życiu tego pod hejt. To jest reakcja, w której ludzie poczuli się zawiedzeni, reakcja, w której ludzie nie wiedzieli za bardzo, jak zareagować, bo spodziewali się ode mnie czegoś innego. Ja to przyjmuję jakby z godnością i z podniesioną głową, rozumiejąc takie powody, nie? Więc osoby, które jakby stają w mojej obronie w komentarzach, też proszę, żeby się zastanowiły, bo to nie chodzi o hejt, no, tam są komentarze podłe i komentarze takie wulgarne i bardzo niemiłe, ale to nie jest trzon sprawy. To, gdzie sytuacja została spierdolona z mojej strony, to dotknęło ludzi, którzy merytorycznie potrafią się wypowiedzieć negatywnie. Podsumowując jeszcze raz, chcieliśmy stworzyć fajny produkt. Myślę, że ten produkt stworzyliśmy, kompletnie źle go sprzedaliśmy, źle go opakowaliśmy
No i jak rozumiem, no ta sytuacja wynikła z nieporozumienia. Jest mi głupio, bo marketing internetowy, sprzedawanie produktów, filmy promocyjne to jest moja dziedzina, na tym się powinienem znać. To jest coś, co ja powinienem, to jest ten jedno ogniwo tego łańcucha, które ja powinienem umieć zrobić dobrze. Tymczasem poległem. I to jest moja wina absolutnie, nie moich pracowników, nie Patryka, nie kogokolwiek. To jest moja wina. Ja zjebałem, ja jakoś muszę to teraz wziąć na siebie, tak? To ja zasługuję na to, żebyście wy o mnie pisali personalnie, jaki to jestem okropny. Nie chcieliśmy zrobić produktu, który byłby powielaniem tego, co robią wszyscy. Zrobiliśmy to oryginalnie, zrobiliśmy to inaczej. Może niesłusznie, może słusznie. Tak jak mówię, jestem z produktu jestem zadowolony. Są naprawdę wysokiej jakości, są z zajawką zrobione, są... No są niepowtarzalne. Czuję, że są moje. W sensie są naprawdę moje. Zrobione tak, jak sobie wymyśliliśmy i jak sobie życzyliśmy. Cieszę się też, że wzięliśmy dwójkę artystów z Beczkowników. Daliśmy im artworki na te koszulki. Teraz mi jest głupio przed tymi wszystkimi ludźmi. No w sensie ja zjebałem i teraz tym wszystkim ludziom jest trochę przykro, tak? Bo i koleś, który zaprojektował koszulki, i ludzie, którzy zaprojektowali wzory, i teraz wszyscy będą musieli przeze mnie słyszeć negatywne komentarze na temat swojej części pracy, bo to nie jest tylko tak, że komentarze są negatywne na temat tego, co ja zrobiłem. Więc to jest, no jest mi przykro. I bardzo wszystkich przepraszam, tych, których zawiodłem. Was jako publiczność, natomiast proszę o tyle zrozumienia, że po prostu spróbowaliśmy zrobić coś nowego. No nie wyszło, bo powinęła nam się noga. Trzeba po prostu iść dalej, no i tyle, nie? Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się zawiedzeni. Przepraszam wszystkich, którzy myśleli, że to jest jakiś cyniczny produkt, odcinanie kuponów. No i tyle, już nic więcej chyba nie mogę powiedzieć. Tak myślę, że powinno się gasić pożary w internecie, przeprosić, wytłumaczyć się i dalej robić to, co się powinno robić. No, już w sumie dobrze. Czuję się pozytywnie potrząśnięty przez to wszystko, bo za dużo ostatnio ludzie mnie głaskali, więc teraz... Jakoś tak odświeżające jest to doświadczenie. Odświeżające jest widzieć swój film na YouTubie puszczony, gdzie jest większość łapek w dół. Chyba pierwszy raz mi się tak zdarzyło, albo nie wiem, no nie pamiętam takiej sytuacji za bardzo. Więc... No... Myślę, że dużo ludzi w Polsce się tak po cichu ucieszyło, tak na zasadzie wreszcie mu coś nie wyszło. No ale to trzeba też... Dużo rzeczy mi wyszło bardzo w tym roku, więc okej. Okay. Biorę to na klatę. Zjebałem. No ale dobra, to tyle. To mam nadzieję, że mi wybaczycie, że zapomnicie, że wkupię się w wasze łaski powrotnie, jeśli jeszcze coś jest dla was niejasne. Wznawiamy Daily Vloga. Od jutra zaczynam kręcić serię o Tokio, więc mam nadzieję, że ci z was, którzy chcą sobie przylecieć do Tokio albo chcą lepiej poznać Tokio, zostaną ze mną. W środę będzie pierwszy odcinek, no bo mamy zawsze tam 24 godziny odstępu między nagraniem a publikacją. A żeby jeszcze skończyć czymś bardziej pozytywnym, to popatrzcie, co robiłem w ostatnią sobotę. Byłem na imprezie w ambasadzie Polski w Japonii, na imprezie świątecznej. Jesteśmy właśnie na mikołajkowo-świątecznym spotkaniu, przyjęciu w ambasadzie polskiej w Japonii. Ambasada w ciągu roku organizuje dwie imprezy, o których ja wiem. Świąteczne i na 3 maja. Dzisiaj mamy tutaj, poza tym, że jest polskie jedzenie i dużo znajomych twarzy, to jest jeszcze aukcja na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest Tysiak! Chciałbym Cię poznać. Fajny klimat panuje na takich imprezach. Każdy, one też są otwarte, każdy może przyjść. Nie wiem, czy każdej narodowości, ale jak widać, że się jest Polakiem, to można sobie przyjść. Należy też docenić to, że to całe żarcie tutaj, to nie jest takie proste, żeby w Tokio załatwić taką polską wyżerkę na ponad 100 osób. Tak normalnie wszystko wygląda, że wędliny, salami, coś tam, ale tutaj załatwić to wszystko w Japonii, to jest trochę jednak robota dyplomatyczna do wykonania. Organizowany
skromny pewnie, ale szczery finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cześć. Cześć. And how to stop? Same button.